Awe, witam imperialistów, tutaj Lukas i kontynuujemy naszą rozgrywkę Imperium Wendów, Wendian Wandalami. Tak, to naprawdę się nazywa Wandale czasem, jakaś ich odmiana. Nie wiem czemu chcecie to zobaczyć, no ale chcecie zobaczyć słowiański szybki podbój ortodoks nacji, a możliwe, że i na końcu zrobimy inwazję na Imperium Romanum. I w tym celu wykorzystamy chyba mój ulubiony build idei do podboju. Dyplomatyczne, religijne, następnie weźmiemy ilościowe oraz dopełnimy wszystko ideami handlowymi. Oj, będzie podbijane. Chyba, że gdzieś mi odwali po drodze i może coś zmieni na divine ideas, bo też są całkiem niezłe. W tymże celu podbojów moich przydałoby nam się już mieć erę reformacji, ale mamy rok 1518 i wciąż tej ery ni widu ni słychu. Gdzie są protestanci? Gdzie są kalwiniści? No nie ma ich po prostu. Ale sława i więcej w sumie nie potrzebujemy. What the fuck? Gdzie mój sojusz z Danią? No to chyba już wiem, kogo będę podbijał w najbliższym czasie i to by wyjaśniało, czemu mi spiracili stolicę. Mamy też problem z instytucjami. Boże, trudne słowo, nieważne. Dzisiaj mi się załączyło trudne mówienie, ale chyba już graniczymy gdzieś tutaj i mi się ładnie... O, tak, w Hamburgu mi się pięknie to teraz wprowadza wszystko. No, ta zniewaga krwi wymaga. No to lecimy w wojnę. A nie, bo statki się jeszcze budują. Oczywiście, jak to zwykle ja. A, miałem wam jeszcze pokazać kulturę, jak ona się prezentuje. Mniej więcej tak ona wygląda w naszej grupie na ten moment. Też wydaje mi się, że to było zmieniane. Wreszcie! No, teraz czekamy jeszcze 10 lat i lecimy z zemstą za nasze splądrowane... znowu przejście, serio. I lecimy z zemstą za nasze splądrowane terytoria. Flota duńska siedzi w portach, to po co ja taką dużą budowałem, ale gdzieś tu im galerki pływały, więc może zaraz się pojawią. O, Dania jest na jedną wojnę, lecę standardowo jednak, lecimy ilościowe, potem handlowe. No i Norscy niby tacy mieli być waleczni, porobiliśmy wikingów. Ja im się dam tu desantować, lecą na dno. I teraz Dania będzie naszą podległą teokracją i w sumie zmienimy jej wiarę na jedyną słuszną i zajmiemy się zaraz również nawracaniem tychże prowincji. A Gdańsk to może zrobimy sobie taką teokrację nadbałtycką, która będzie zajmowała się nawracaniem. Na południu atakuje Podolię i w sumie tak sobie wymyśliłem, że podbijemy słowiańskie Zaporoże. Tylko że tutaj zwasalizuje, żeby był hetmanat. Hetmanat zaporoski trzeba uczynić naszą marchią. O, i nastała lepsza era. 46 prowincji nawróconych na jedyną słuszną wiarę. I będziemy mogli odpalić od razu złotą erę, jak tylko Religious War będziemy mogli wziąć. Najeżdżamy kijów. No to kolejny cel. Bang! Co? Za duże podatki? Ja was wcale nie słyszę. Bang! O nie, hornego lisa mi zdobyli. I trach! I ciach! Wojna wygrana! Jak tam mi szło dubbingowanie głosów wojny? LOL! Achievement earned! The Wendia on all Slavic holy sites! Sława rodu! Gdzie te moje achievementy są? I robimy control the holy site. Morale armii rosną, tolerancja prawdziwej wiary jeszcze bardziej rośnie. No to jeszcze stabilniejszy kraj, super. Tja, multikulti, ta? Ja im dam. No i uczyniliśmy hetman nad Zaporoski. No, jedynej słusznej wiary. Ja, właśnie, no to możemy sobie dać ostatnie błogosławieństwo. Kto mi to śmiał zmienić wiarę temu? Sprawa Moraw została rozwiązana do końca. Aha, widzę, że mod przegięcia mi się włączył. O kurde, chyba przegiąłem. Ale co tam, raz się żyje. Muszę zaatakować Bułgarów, zanim mi dołączą do tej koalicji. Dlatego muszę zjeść Madziarów. Ta, co robi Lukas, żeby pozbyć się koalicji? Podbija koalicję, albo podbija więcej. A w tym celu to może jeszcze doróbmy sobie trzecią armię, jak mamy tyle tych wojen prowadzić. No i mamy to czas nabić trusa z Bułgarią. Tutaj lecimy tylko pieniądze, albo spillage'owanie stolicy, coś takiego. Wreszcie to mamy. O, ale Mołdawię to ja chcę jako nasz cel. Ła, trochę tych wojen to ja zacząłem. Kolejny potencjalny kraj do koalicji. Tak, potrzebujemy więcej wojen. Te religie nam po prostu zagrażają. Mimo wszystko, przewagi liczebnej raczej nie mają z nami szans w bitwach. O, albo...
Ej, cofajcie się, co to ma być? Oszustwo! Ej, ci do... tutaj cały czas dochodzą do tej wojny. No padnij! Już spadło! Co to ma być? Wywozimy skarby z Bułgarii. No, Madziarzy szans nie mają. Czekajcie, Madziarzy? Przecież ja... Czemu oni znowu są w wojnie? Sami się proszą. Dobra, rozpoczynam złotą erę, bo bym o niej totalnie zapomniał. Złotą erę podbojów słowiańskich, czas rozpocząć. Zostawiajmy te budynki do gaveringu za zdobyczny hajs, żeby mógł jeszcze więcej podbijać dla siebie. To jest po prostu rzeź na moralach. Stackwipe ma dwa razy więcej morali od przeciwnika. Słowo tego roku, inflacja. Moskwę aż z przyjemnością spalę. Białoruś przestaje istnieć. Jeszcze 10 punktów developmentu i jesteśmy imperium. To zróbmy małe devu, żeby nam wpadło. I mamy to! Theocratic Empire. Fajnie! Co to znaczy Paramount Priest Znaczy Peter to wiem, że imię, ale Paramount Priest? Długo na to czekaliście, ja też. Specjalnie do stworzenia imperiów Wendów. A teraz zmieńmy się na tą lepszą imperium. A co to kurde? No fucking way! Kurde! What the fuck? Wielka Lechia, ja nie mogę! To co od razu, plus 2000 łapek w komentarzach. Aż musiałem to wszystko cofnąć, bo nie wierzę. Pierwsze co, tworzę Polskę i zmieniam kulturę w całym regionie. Wyjebiście, nie chcę tych. Chociaż te polskie idee na tym modzie są zmodyfikowane. Ale nie, bierzemy i zostajemy na naszych ideach. Tu i tu mamy po 10% morali, ale tutaj mamy więcej misjonarzy. Oraz tworzymy wielką i przepotężną Lechię. Stolicy do Warszawy nie przenosimy. Ile tej kultury polskiej teraz mamy? Ale z takim napisem to nic, tylko podbijać. Dziedzictwo Lecha, jedna wiara, zjednoczenie Polski. Dodatkowe morale, wszystko. Zajęliśmy Pomorze, zbudowaliśmy flotę. Podbiliśmy dalej Pomorze. Wyjebiste. I co? Doszły nam kolejne kory? Ech, niestety nie. Ale możemy dalej podbić jeszcze Czechy. Slawik to kracy straciliśmy. No to skoro jesteśmy imperium, możemy jeszcze więcej podbijać. Ech, tylko czemu to się tak wolno koruje wszystko? Zapomniałem o exploicie, że co zmianę taga, czyli raz zmianę na Polskę, potem raz zmianę na Lechię, mógłbym jeszcze raz pozbierać development z podbitych prowincji. No nie powiem, przydałoby mi się to wcześniej, jakbym o tym pamiętał. Szybsze nawracanie! Jeszcze więcej morali naszej armii. Myślę, że 18 punktów na miesiąc może w końcu jakoś zabezpieczy ten mój przyrost. Mam stanowczo za duży kraj. Trzeba się pozbyć tego dewa administracyjnego. Miło ze strony Wenecji. No ale czas poprawić historię. Najeżdżamy Smoleńsk w kierunku Nowogrodu. Ej, ono fajne działa tutaj w herbie. Ale to będzie jedna z tych łatwych wojen. Ewidentnie bot nie wie, gdzie ma wojska posłać, bo jeszcze ich nie widziałem. Serio? Ej, ja... Nie starcza mi tych administracyjnych punktów, za wolno! Więcej punktów! Czekając na skorowanie, podbijam sobie Danię. No dobra, Skandynawię, ale Danię się bardziej rymuje. Wielka wojna święta z Nowogrodem ma sporo pomocników, ale ich wszystkich załatwimy. No i ruszamy z naszym podbojem. Generałowie przydzieleni, armię wysłane na fortece. W pierwszej kolejności postaram się powyjmować sojuszników, chociaż nie zawsze to będzie łatwe. Gdzieś wojska przeciwnika uciekły, chociaż znalazłem potem Nowogrodzkie i tutaj troszeczkę pecha miałem, bo nagle wszystko się na mnie rzuciło. No i na pozdobyciu troszeczkę sobie plądrujemy. Znowu 132. A kto zdobył Bizancjum na wasala? Nie zgadniecie. No i teraz?